Już za chwilę dowiesz się, dlaczego Sos Barbecue ze stacji Orlen możecie zabić. Już po czołówce. Dobry wieczór, kochany człowieku, witam Cię z mojego studia nagrań samochodowego, dzisiaj w takiej aranżacji, Bóg tak chciał, nie będę miał, że nie miałem czasu, żeby nagrać gdzieś indziej, po prostu wybrałem, żeby robić coś innego, ale bardzo chciałem się z Wami podzielić pewną taką jedną historią, którą gdzieś tam opowiadam często na spotkaniach ze mną, może Cię to zainteresuje, może... No zresztą, kurde. A, nie zapomnij oczywiście subskrypcji. Tam też trzeba kliknąć taki dzwoneczek. No i okej, okay. jedziemy z tematu. Chodzi o to, że mamy takie wrażenie, nie wiem, czy Wy macie takie wrażenie, ale będę mówił o sobie, ale też o ludziach, którzy się z którymi spotykam. Mamy takie wrażenie, że jeśli będziemy się odpowiednio zachowywać, odpowiednio, czyli odpowiednio tak, jak ktoś nam kiedyś powiedział, że to ma sens, że to jest słuszne i w ogóle co tam jeszcze. Eee, no to generalnie powinniśmy być szczęśliwi, spokojni, żyć długo, zdrowi, cholera wie, co tam jeszcze. Zależności od potrzeb odpowiednie jak te, e, zaznacz. Powiem wam coś takiego, że cię widzę trochę inaczej, że to jest taka jedna wielka ściema. Dlaczego widzę, to że jedna ściema? Załóżmy, że jesteś kierowcą, który jeździ zawsze zgodnie z przepisami. Prawdopodobnie nie jesteś, bo nikt nie jedzie zgodnie z przepisami. Jeżeli pomijesz na godzinę, wszyscy mnie mijają, to po cholerę te przepisy, ale tylko ma dygresję. To będę też nagrywał ten film. Załóżmy, że jesteś kierowcą, który jeździ zgodnie cały czas z przepisami, ma najlepszy samochód, jaki jest dostępny na rynku, ma zapięte pasy, ma 62 poduszki, systemy, stratatata, pierdata Jedziesz zgodnie z przepisami. Załóżmy, jeździsz poza miastem, e, jedziesz 70 na godzinę, jeśli jest poza miastem lub 90, jeśli jest to droga jakaś taka szybsza i zapindalasz sobie OK, mamy to? Macie to załóżmy się, że właśnie rano zjadłeś swoje wegańskie śniadanie e, właśnie rano poćwiczyłeś właśnie rano medytowałeś właśnie rano ćwiczyłeś jogę, właśnie pomodliłeś się do swojego Boga to co? Gwarantowane, że dzisiaj będziesz szczęśliwy, że dzisiaj będziesz żył i w ogóle co tam jeszcze, bo przecież o siebie dbasz. Hmm. Może tak, może nie. Kto to wie. No i załóżmy, że jedziesz tym samochodem i nagle z naprzeciwka jedzie tir. W tym tirze siedzi pan kierowca, który właśnie przed chwilą był na stacji Orlen, zakupił sobie hot doga z sosem barbecue wcinając go, nie, on co panu z bo to może być również kierowca, kierowca innego samochodu, ale pan, załóżmy, że to jest pan kierowca Tyra, wcina hot doga ze stacji Orlen z sosem barbecue. Ugryz tego hot doga. Sos barbecue spada mu na jajca, czytaj, na spodnie. O, poprawia kurwa boże co zrobiłem odwraca na chwilę wzrok czyli traci czujność z drogi bo na tym polega kierowanie zaczyna, sprzą zaczyna sprzątać swoje spodnie i mimowolnie lekko skręca na lewą stronę w tym momencie dokładnie ty jesteś po drugiej stronie dochodzi do wypadku eee, jego tonasz i twój samochód nie ma szans po prostu nie ma szans Żadna dieta wegetariańska, wegańska, żadna yoga, nic ci nie pomoże. No, ktoś powie, no, ale to jest przypadek. No, kurde, Adam, to jest przypadek. Jednak, jak będziesz o siebie dbał, to będziesz lepiej żył. Będziesz zdrowszy i tak dalej. Ja ci nie do końca w to wierzę. Dzisiaj wierzę, że wszystko jest dokładnie tak, jak powinno być. Są ludzie, którzy bardzo o siebie dbają i umierają. Są ludzie, którzy mają pieniądze. I popełniają samobójstwa. Są ludzie, którzy nie dbają o siebie i żyją. Że mieszkają na ulicy, piją alkohol i żyją. No to co, Adam? To znaczy się, że co? Mieć na to wszystko wywalone? To nie o to chodzi, że mieć na to wszystko wywalone, tylko chciałem Ci pokazać, drogi człowieku, który oglądasz dzisiaj ten, moje, ten mój filmik, że co byś nie robił, to i tak będzie tak jak miało być. Ale to jest straszne, Adam, to jest straszne. Nie, to jest zajebiste, bo to jest zgoda na to, co Cię po prostu otacza. Zachęcam Was do zgody na to, co Was otacza. Zgody, żebyście nie robili sobie krzywdy i żebyście non-stop nie chcieli siebie poprawiać. To nie znaczy, że możecie... Być weganami, to nie znaczy, że nie możecie robić, kurde, super fajny wycinus sportowy, to nie znaczy, że możecie zdobywać sobie fajny samochód, kurde. Wszystko możecie robić, tylko jest kwestia tego typu, żeby, jeśli to się nie wydarzy, żeby nie robić sobie krzywdy. Jeśli coś się wydarzyło w waszym życiu, to się miało wydarzyć. Bo jakby się nie miało wydarzyć, to by się po prostu nie wydarzyło. Brzmi jak jakieś chore gadanie jakiegoś kolesia nawidzonego. Ale zachęcam do takiego myślenia, bo takie myślenie właśnie powoduje spokój. Dzisiaj to jest dla mnie wiara, akceptacja, miłość. Miłość do siebie, co się przekłada na miłość do całego świata. Więc uważaj. Uważaj jak żyjesz, bo cię zabije sos z a bo się od siebie odpierdol i po prostu zacznij żyć i przestań odkładać na czarną godzinę, przestań non stop analizować co się stanie, co będzie jutro, co źle zrobiłeś, żyj w tym momencie, w którym teraz jesteś, bo życie dwa, tylko dokładnie w tym momencie. Okej, okay. no to co? Kocham Was ludziska, dziękuję, że właśnie w tym momencie włączyłeś ten film, właśnie w tym momencie oglądasz. Eee, u mnie jest 22. U Ciebie będzie różna godzina, bo nie wiem, w tym momencie odpalisz ten film. Dzięki, że jesteś. Po prostu dzięki, że tutaj jesteś. Cześć.